Przemysław Gawin. Jestem Mark. A to kolejny odcinek Na Gorąco. Po raz kolejny, no ile razy to stwierdzenie pada z moich ust. Krystian, ten mecz jednak paradoksalnie całkiem dobry. No ja myślę nawet, że lepszy niż z Olimpią. Zagłębie momentami bardzo słabe, o dziwo, bo druga połowa to Zagłębie cały czas się broni, chociaż potrafiło wyprowadzać te kontry. Jednak kontrami próbowało w tej drugiej części spotkania, ale ogólnie no na pewno Bytowia nie zasłużyła na porażkę dzisiaj. No, stwarzała sobie wiele okazji, wiele razy byliśmy przekonani prawie, że Bytowia gola strzeli, no ale no, kolejny raz nie wyszło, kolejny raz Bytowia, aż teraz tak sobie pomyślałem, że no, kolejny raz nie wyszło. Już nie chciałbym tego tyle razy powtarzać, bo aż tak dziwnie za każdym razem mówić, no kolejny raz nie wyszło, kolejny raz nie wyszło. Może za którymś razem w końcu wyjdzie, no ale dzisiaj powtórzę to, kolejny raz nie wyszło. No i Bytowia ciągle czeka na zwycięstwo. Od 12 listopada od GKS-u Katowice. Jeszcze była jesień, przeminęła cała zima. Już mamy maj, zaraz będzie lato, a Bytowia dalej bez zwycięstwa. No dobrze, że liga się kończy jeszcze zanim się rozpocznie lato, bo by było troszeczkę dziwnie. Chociaż jeżeli Bytowia by nie wygrała do końca tego sezonu, to byłoby naprawdę osiągnięcie. To był ewenement chyba, nie wiem, czy kiedykolwiek coś takiego się stało, no ale nie wróćmy aż takich czarnych scenariuszów. Myślę, że w końcu Bytowia jakieś zwycięstwo odniesie, chociaż to tak mówię niepewnie. No Krystian, do meczu, to się mówi, do meczu. Dobrze, bo tak rozwijam się tutaj na tematy około, ale co do meczu, no Bytowia prezentowała się dzisiaj naprawdę dobrze, naprawdę fajne akcje stwarzała, no często zagrażała bramce Fabisiaka, no przecież go piłka nawet padła do bramki, faulu podobno nie było w tej sytuacji. Dzisiaj trener Adrian Stawski na konferencji powiedział i tobie też przy wywiadzie Łukasz Urwel powiedział, że Bytowie gra 11 na 14, jeszcze trzech arbitrów doliczmy do składu drużyny przeciwnej, no i czy można się zgodzić, czy się zgadzamy, czy nie zgadzamy z trenerem Stawskim i Łukaszem Wróblem, no to niewątpliwie no, sędziowie nie zawsze sprzyjają Bytowi, to jest... Łagodne stwierdzenie, Krystian, łagodne. No tak, no bo tutaj już któryś mecz z kolei, no troszeczkę sędziowie odbierają te punkty, te niekiedy gole prawidłowo zdobyte. Czasami to tak wygląda jakby po prostu fortuna, szczęście, jakby Bytowi opuściło. Gdzieś czasami są takie sytuacje, takie momenty, kiedy no wydaje się, że już piłka powinna lecieć do bramki. Już Janusz Surdykowski czy Mateusz Kichowicz zamykają te sytuacje, wydawałoby się. Ba, nieraz te piłki już padają do siatki i tak nie ma bramek. No właśnie, no i tutaj to jest smutne, bym powiedział. No ale cóż, my na to poradzimy. No my nic nie poradzimy, my na boisko nie wejdziemy. Myślę, że też wiele byśmy nie pomogli, gdybyśmy weszli na boisko. No ale niewątpliwie, no jest tutaj... No problem Bytowia ma z tym, żeby zdobywać nie tylko punkty, ale nawet gole ostatnio. Długi monolog, Krystian. Dziękujemy. Teraz może ja coś powiem. Jeśli chodzi o jeszcze trochę o sam mecz, bo ja myślę, że tutaj jest kilku zawodników do wyróżnienia. Po raz kolejny chwalimy Frana Gonzaleza, który fajnie spisywał się na środku obrony. Na swoim solidnym poziomie, chociaż dzisiaj nie ustrzegł się błędów, no mój rozmówca Łukasz Wróbel, bardzo zdenerwowany po meczu w tym wywiadzie. Też Klichowicz na stałym poziomie. No to nie było po prostu złe spotkanie podopiecznych Adriana Stawskiego, ale ciągle czegoś brakuje i trochę nie wiadomo czego. No, po prostu trudno coś powiedzieć o Bytowi, o drużynie, która paradoksalnie chyba nie wiem ile było meczów tak naprawdę, zwłaszcza w tych meczach, których przegraliśmy, w których Bytowia nie miałaby być gorsza. No, może KKS Tychy, bo to było słabe spotkanie, ale poza tym, no moim zdaniem wszystkie poza tym spotkania były na remis. Czasami nawet bym powiedział, że na coś więcej niż remis zdarzałoby się, żeby Bytowia nawet mogła wygrać chociażby mecz z MKS-em Kluczbor, gdzie zwycięstwo zostało odebrane tak naprawdę w ostatnich minutach tego meczu, tam do ostatnich sekund ważyło się to, że Bytowia wygra. No dzisiaj też niewiele zabrakło chociażby na remis. No dzisiaj stały fragment gry, to jest na pewno markament Bytowi, szczególnie w tym roku, bo Bytowia sporo bramek traci po stałych fragmentach gry. Często nie tyle z akcji, dzisiaj fantastyczną sytuację z Martona, na przykład Fidziukiewicz, bardzo dobrą interwencją popisał się Gerard Bieszczad, no i
Tym problemem są też stałe fragmenty gry. Na tym Bedoya musi popracować, bo ma też dużo stałych fragmentów gry, natomiast ich nie potrafi wykorzystywać, tak jak... No, zagrożenie jest dość spore po tych stałych fragmentach. No wiesz, no zagrożenie jest spore też na przykład z gry, no ale tego Bedoya nie zamienia na gole, na bramki, na zwycięstwa, na punkty, na cokolwiek, no i coraz bardziej ta pierwsza liga odpływa, Bedoya gdzieś tonie. Siódmy mecz trenera Adriana Stawskiego, 2 punkty. Przed tym spotkaniem było to 0,33 punkta na mecz, po tym spotkaniu będzie pewnie jeszcze mniej. Myślę, że wielu trenerów już by zostało zwolnionych po takim słabym okresie. No, nie wiem, jaka będzie przyszłość trenera Adriana Stawskiego. Myślę, że poprowadzi jeszcze do końca ten zespół. Właściwie no, trudno powiedzieć, co on by musiał zmienić, żeby ten zespół zaczął funkcjonować na tyle, żeby wygrywać po prostu kolejne spotkania. No, myślę, że do poprawy skuteczność. To może takie hasło dość standardowe, ale na dzisiaj Jakub Wilk miał sam na sam przecież po podaniu Wosowczyka, to powinien trafić. No, poza tym może aż takich klarownych sytuacji nie było, bo one wynikały z czegoś innego. Przecież Wilk miał jeszcze jedną sytuację na linii obrony u Fabisie, jak świetnie zagrał z rzutu wolnego, strzelił Fran González, no, to tam obronił też Fabisiak. No też poza brakiem skuteczności to ma po prostu peka, no i chyba po prostu trudno dodać coś innego, bo możemy mówić o tym, że tu jest sobie boisko, tak, że tutaj są pomyłki sędziów, tutaj brak skuteczności, no to wszystko kumuluje się na to, że Bedoya przegrywa, remisuje, przegrywa, ale wciąż nie wygrywa. No właśnie, tego jak najbardziej w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach w tym roku. Brakuje, no dokładnie, w tym roku, jest jedynym zespołem, który nie wygrał żadnego spotkania w tym roku, no to jest co to świadczy o tym, że Bedoya po prostu po pierwsze nie ma szczęścia, po drugie gdzieś popełnione zostały chyba jakieś błędy w okresie przygotowawczym, no i po trzecie no przez pewien moment właściwie nie miała napastników, teraz nie ma skuteczności, brakuje goli po prostu, no i to wszystko się składa na tą pozycję, na której jest Bedoya, no i też trudno będzie wyciągnąć Bedoya. GKS tych wygrał wczoraj tak 4-1, Wisła Puławy zremisowała 1-1. To są 3 punkty, 6 punktów do GKS-u, Tychy. Pamiętajmy, że mamy gorszy bilans meczów bezpośrednich, a one będą się liczyć w walce z tymi zespołami. Tak, no i na pewno tutaj wiele mogą sobie Bedowiacy pluć w brodę, że przegrali mecz z GKS-em Tychy, to po pierwsze, no i też z Wisłą Puławy. No, dwukrotnie nawet. No tak, no i tutaj to były mecze, które mogły wiele zmienić. Bardzo odmienić dzisiaj sytuację Bedowi. Dzisiaj Bedowia mogłaby być w całkowicie innym miejscu niż jest obecnie. No, szansa na baraże jest. Nawet na wyjście z tej grupy, no, z tego miejsca spadkowego, ale no, trzeba zacząć zdobywać punkty i wygrywać, no bo bez tego wygrywać się, zdobywać punktów się nie da. Utrzymać się po prostu bez tego nie da. No, dzisiaj też to pokazało Zagłębie, że po prostu broniło się przez znaczną część meczu, a zwycięstwo dowiozło, także no, czegoś dzisiaj na pewno zabrakło, a Zagłębie po prostu zrobiło dosyć duży krok do tego, aby w przyszłym sezonie zagrać w Ekstraklasie. Mówiłeś o błędach w przygotowaniu, tak fizycznym, w okresie przygotowawczym. No ja myślę, że to wszystko sięga gdzieś głębiej, jeśli chodzi o budowanie całej drużyny tego klubu. Tutaj naprawdę trzeba się poważnie zastanowić i to tyle. W kolejnym odcinku Na Gorąco Bedoya po raz kolejny, no niestety, na przegranym placu boju. Dziękuję już Państwu za uwagę. Krystian Błank i Przemysław Gawin.